Opowiem Wam dzisiaj o całej serii książek. Książek, które moim zdaniem uczą, jak być człowiekiem wrażliwym, ale też pozwalają dzieciom być sobą, że tak enigmatycznie zacznę. To jest cała seria wydawnictwa Wytwórnia, Edzio i Przyjaciele. I mamy w tej serii już kilka książek, o wszystkich Wam tutaj opowiem. O jednej z nich zresztą już opowiadałam, o tej tutaj już Wam pokazuję, śniegowej, gdzie przyjaciele zjeżdżali z górki. Ale chciałabym ogarnąć, że tak powiem, temat od początku do końca. Edzio jest wiewiórką i tak jak tytuł całej serii wskazuje, on jest głównym bohaterem, chociaż nie do końca tak jest. Pojawia się w każdej książce, ale ważni są też inni bohaterowie. Edzio, Przyjaciele w blasku księżyca, to jest pierwsza część, twarda oprawa. Spójrzcie, jakie piękne tutaj w środku są ilustracje i poznajemy Edzia w momencie, kiedy wszyscy jego znajomi i sąsiedzi szykują się do balu przebierańców, a Edzio nie chce iść na to przyjęcie, bo jest nieśmiały. I tutaj nie ukrywamy tego, że Edzio nie jest takim bohaterem hej, hop, siup, do przodu, wszystko chce zrobić pierwszy. Wręcz przeciwnie. Nasz Edzio jest tym wycofanym, tym, który często jest niepewny, co by chciał zrobić, czy by chciał zrobić, czy się czegoś boi, czy nie boi, czy to będzie fajne, przyjemne. No ma różne dylematy i daje sobie do nich prawo. Edzia otaczają przyjaciele, tutaj na przykład mamy Puchacza. Puchacz jest tym odważniejszym. On jest postacią, która bardzo lubi się przebierać, nie przeszkadza mu towarzystwo innych zwierząt. On też w jednej z części, a konkretniej w coś, on też po pierwszym takim przestraszeniu się, że tutaj coś nowego, to on właśnie daje szansę Cosiowi. I tutaj nasz Puchacz chciałby bardzo zachęcić Edzia do tego, żeby wiewiórek, bo to on, odważył się i poszedł na to przyjęcie, bo Puchaczowi się wydaje, i często tak bywa z naszymi dziećmi, że Edziowi mogłoby się spodobać na tym przyjęciu, mimo tego, że teraz nie chce iść, nie chce się przebierać. Jak już by tam był, chyba by się dobrze bawił. Z tym, że nie można takiemu nieśmiałemu, wycofanemu dziecku powiedzieć ej, no będziesz się świetnie bawić, idź, bo najczęściej spotkamy się z odmową. I nasz tutaj Puchacz bardzo pięknie załatwia sprawę, to znaczy idzie do Edzia, rozmawia z Edziem, szykuje się na przyjęcie, na które Edzio wcale nie musi iść, ale rozmawiają o tym, że być może Ci się spodoba, jeśli nie chcesz się przebierać, bo Edzio nie chce się przebierać, możesz iść przebrany za wiewiórkę, czyli za siebie, czyli nie musisz niczego zakładać. Edzio niby nie chciał iść, ale ma naszykowaną czapkę, tutaj ją widzicie, bo wiedział, że będzie to przyjęcie i tak sobie szykował tę czapkę i tak rozmyślał, jakby to było, gdybym tam był, no ale się nie zdecydował sam, natomiast właśnie z pomocą, przy takiej rozmowie z pomocą Puchacza zdecydował się i poszli. I co się okazało? Okazało się to, co zazwyczaj, że świetnie się bawili, że to wszystko, co sobie wyobrażamy, że jest takie straszne i takie, że aż nie damy rady, najczęściej okazuje się, że dajemy radę, ale właśnie nie każdy ma taki charakter, że od razu chce poznawać nowości. I cała ta seria jest dokładnie o takich dzieciach, które są odrobinę wycofane, że wolą najpierw zbadać, albo czasami po prostu się wycofać i do tego też mają prawo. Mają prawo nie wiedzieć, czego chcą. Jeszcze jedna książka z tej serii to jest Coś, Edzio i Przyjaciele Coś, i tutaj poznajemy właśnie Cosia. Znowu mamy Edzia ze swoim przyjacielem Puchaczem, którzy na spacerze zauważyli i bardzo się wystraszyli, zauważyli coś. Coś to jest ten stworek, ani nie jest groźny, ani jakoś szczególnie na nich nie warczał, nic im nie zrobił, po prostu sobie stał. Ale panowie doszli do wniosku, że on jest inny i dlatego się go boją. I nawet zrobili taką kartkę Cosiowi wstęp wzbroniony, znaczy taką tabliczkę, bo często tak bywa, że jak ktoś jest inny, jak coś jest nieznane, to my wolimy nie, 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 niż dać szansę. I to Edzio zmalował tutaj taką kartkę, że Cosiowi wstęp wzbroniony, ale na drugi dzień, już po tej całej sytuacji, jak trochę ochłonęli, to właśnie nasz Puchacz, który jest tym bardziej ciekawskim i trochę bardziej odważnym, śmiałym do poznawania nowych rzeczy, stwierdził, że przebierze się za coś, bo Puchacz bardzo się lubi przebierać, i pójdzie sprawdzić tego Cosia jeszcze raz.
I jak nasz puchacz wyszedł na podwórko jako coś, nikt go nie rozpoznał, wszyscy się go bali, ale w tym momencie nasz puchacz zrozumiał, co czuł tamten czerwony, kiedy zetknął się z taką reakcją. Zobaczcie, puchacz nic nie robi, stoi sobie spokojnie, po prostu wyszedł, może nawet się uśmiecha, ale jest inny niż wszyscy są do tego przyzwyczajeni i dlatego wszyscy na jego widok uciekają i to nie jest miłe uczucie, jak jesteś inny, a wszyscy na twój widok uciekają i nasz puchacz to w tym momencie zrozumiał. I tym bardziej chciał się spotkać z Cosiem i spotkał się coś z Cosiem, on ma na imię Coś i już tak zostanie, w każdej kolejnej części tej serii Coś się pojawia i po prostu się zaprzyjaźnił ze wszystkimi mieszkańcami. Jest tutaj takie zdanie ładne, które pomyślał sobie puchacz. Ciężko być takim Cosiem każdego dnia. Rozmyślał, patrząc właśnie na Cosia i przypominając sobie, jak inni reagowali na widok właśnie kogoś nieznajomego, a nawet puchacz wpisał Cosia do encyklopedii. A to już oznacza, że to nie jest jak jakiś tam nieznany coś, tylko coś, co pojawia się w encyklopedii. Super jest ta cała seria. Nie dość, że pięknie zilustrowana, to też w takim prostym przekazie opowiada dzieciom o ważnych rzeczach. Polcia i Helcia to z kolei myszki, które postanowiły wdrapać się na wysoką górę. Jest to znowu wyzwanie, dlatego że one nigdy wcześniej na tę górę się nie wdrapywały i nie wiedziały, czy dadzą radę i ogólnie było to taka przygoda ich życia i postanowiły, że jednak to zrobią, mimo najróżniejszych wątpliwości. Przygotowały się do tej wyprawy i po drodze, zanim jeszcze doszły na górę, spotkały, już Wam pokazuję, spotkały Edzia, który mieszka sobie tutaj w Kasztanowcu i zapytały go, czy on chce iść z nimi na tę przygodę, czy się odważy. No i tu jest ten moment w bajce, kiedy Edzio stwierdza, że nie, że on się jednak nie odważy, podejmuje taką decyzję, że z nimi nie idzie i też ma do tego prawo, nikt go nie namawia, nikt go nie zmusza, nikt mu nie mówi, że ma być nie wiadomo jak odważny. I cała akcja tutaj toczy się tak, że jedna z myszek zraniła się w nogę, co oznacza, że nie może wejść na górę. I teraz myszy stoją przed taką decyzją, czy jedna, ta zdrowa, wchodzi i zdobywa, bo już tak niewiele zostało, czy obie mają zrezygnować. I tutaj zapadła taka decyzja, że jedna z nich wejdzie na górę, bo marzyła o tym, żeby dotknąć nieba, a druga postanowiła, że zostanie, że jakby to, że coś się wydarzyło, nie znaczy, że trzeba całkowicie rezygnować. Ja nie wejdę, ale ty wejść możesz. I tutaj też wszystko dobrze się kończy, dlatego że Edzio, który namyślił się i długo mu to zajęło, namyślił się, że jednak może spróbuje wejść na górę, spotkał po drodze tę chorą myszkę i razem już wziął ją na ręce i razem wspięli się na górę, więc wszystko kończy się nawet bardziej niż dobrze, bo nie dość, że jednak obie myszki dotarły na szczyt, to jeszcze Edzio pokonał w tym wypadku nieśmiałość i też spełnił sobie takie marzenie, żeby się dowiedzieć, co jest za górą, za szczytem góry i już wiedział. W tej książce jest bardzo fajny przekaz o tym, że warto wysilić się, żeby spełniać marzenia, że czasami po drodze na szczyt coś się może wydarzyć i trzeba będzie zrezygnować, wrócić jeszcze raz, podjąć kolejną próbę, podjąć ważną decyzję, ale też bardzo podoba mi się ten wątek, kiedy wiewiórek właśnie podejmuje decyzję na nie, a potem spokojnie w swoim rytmie, w swoim czasie zmienia zdanie i podejmuje decyzję na tak, czego no absolutnie nie żałuje. Jest jeszcze urodzinowy Edzio i tutaj Edzio szykuje się do swoich urodzin, tak jak sam tytuł wskazuje. I zobaczcie, ma tę swoją czapkę, którą Wam pokazywałam w pierwszej części, bo on bardzo ją lubi i ogólnie założył sobie też pelerynę i czuje się super, jak super bohater, no bo fajnie mieć urodziny, ale wszyscy zachowują się tak, jakby kompletnie nie pamiętali o tych urodzinach. I tutaj ta historia jest prosta, z takim właśnie często urodzinowym niepokojem, który dotyczy wielu dzieci, że aby na pewno wszyscy pamiętali, że mam urodziny, czy nikt nie zapomniał. I w momencie, kiedy my planujemy niespodziankę urodzinową dla szanownego jubilata lub jubilatki, no to często tak jest i Edzia też dopadło takie zwątpienie, oni chyba zapomnieli i dopiero wieczorem okazało się, zobaczcie, jak już Edzia taki zrezygnowany, smutny, ale też nikomu nie przypomniał o swoich urodzinach, tylko czekał, aż się wydarzy. Gdyby przypomniał, być może sprawy potoczyłyby się trochę inaczej. No w każdym razie
tutaj, jak on wchodzi do swojego domu, już taki załamany, zrezygnowany, nagle okazuje się, że jest impreza, że wszyscy pamiętali, że to przecież jest przyjęcie, niespodzianka. I tutaj mamy bardzo happy, happy end. Wydaje mi się, że wielu dzieciom, które są czasami wycofane, czasami niepewne, czasami targają nimi najróżniejsze lęki, tudzież mierzą się z nieśmiałością. Myślę, że ta seria może się bardzo, bardzo spodobać, a to jest też seria, która uczy dzieci, jak być przyjacielem, bo tego trzeba się uczyć.